Rozmowa dnia w Radiu Piekary Marcin Zesada, witam Państwa, naszym gościem jest Wojciech Król, poseł Platformy Obywatelskiej, dzień dobry Dzień dobry, witam serdecznie Kto premierem? Donald Tusk Dzisiaj sondaż w jednej z rozgłośni, 40% Polaków oczekuje, że prezydent Andrzej Duda powierzy misję tworzenia rządu Donaldowi Tuskowi Zresztą no, wychodzi to z czystej matematyki. Trzy partie opozycyjne do niedawna połączyły się razem, wspólna konferencja. Liderzy ogłosili, że kandydatem tej części parlamentarnej jest Donald Tusk. Mamy większość. 13, 13 listopada. Pierwszy sprawdzian tej większości, ponieważ zbierze się Sejm, będzie inauguracja. Pierwszego posiedzenia Sejmu dziesiątej kadencji. Marszałek Sejmu. I wybór marszałka Sejmu większością głosów, i myślę, że wtedy będzie to już jasne. Mm, premier Mateusz Morawiecki? Prawo i Sprawiedliwość zgłasza również chęć tworzenia rządu. Czy to jest jakkolwiek realny scenariusz? Czy zgłasza? Nie, nie, nie dziwi się, że zgłasza chęć tworzenia rządu. To jest wyłącznie gra na czas. Natomiast prezydent Andrzej Duda podczas tych rozmów z liderami partii na końcu poprosił o to, żeby partie opozycyjne, Platforma Trzecia Droga Lewica, przedstawiły umowę koalicyjną. Nie przypominam sobie, nie wyłapałem z tej wypowiedzi, żeby prezydent oczekiwał od Mateusza Morawieckiego jakiejkolwiek umowy koalicyjnej, bo PiS no, nie ma 231 mandatów i no, nawet gdyby zawarł taką umowę z Konfederacją, to również tej większości by. Co się nie wydarzy miał. 13 listopada, panie zdaniem, jeżeli chodzi o, oczywiście, obsadę stanowiska premiera? Biuro Bukmacherskie? Tusk czy Morawiecki? Czy ktoś inny jeszcze? No, jednak, mimo wszystko, obstawiałbym, że prezydent Andrzej Duda zachowa się tak jak zawsze, stanie w lekkim rozkroku, pokazuje, że jest dzisiaj Mediatorem, że wsłuchuje się w środowiska. Tak, de facto nikt na 100% nie wie, co zrobi Andrzej Duda, natomiast myślę, że powoła się na wypowiedź Mateusza Morawieckiego, który mówi: Mamy większość, więc powie: Skoro partia, która była pierwsza, twierdzi, że ma większość, to dajmy jej szansę. I taki scenariusz obstawiam. Rząd wówczas. Yy, Ale scenariusz. później, w drugim Donaldem... roku, pre, prezydent powie: A to już, skoro tej większości jednak okazuje się, że nie mają, to już nie będziemy czekać, yy, tylko przyspieszamy ten proces i yy, Donald Tusk na premiera, tak żeby dwie strony były usatysfakcjonowane. No, taka taka trochę rozumiem. metoda Panie, stania w rozsądku. Ile trwa doba Donalda Tuska? Być może przyszłego premiera. Doba Donalda Tuska trwa dokładnie tyle samo, ile każdego z nas, tylko myślę, że śpi trochę mniej niż niektórzy A, z to nas. Pan nie wiedział, ile ja śpię, ja na przykład, nie wiem jak pan, ale 24 godziny Donald Tusk zapowiedział odblokowanie pieniędzy unijnych, notyfikację umowy społecznej. dla o, nie, nie, nie. Panie redaktorze, oraz, z, no, to jest chyba rzecz absolutnie oczywista. Oraz, oraz, najważniejsze, tak, porządek w TVP. W TVP. Ale to jest figura retoryczna, wiadomo, że chodzi o moment przejęcia władzy. A nie moment na dzień po wyborach, bo na dzień po wyborach to jeszcze nie ma oficjalnych wyników. Wystarczy nam powiedział 24 godziny, to jest prawda, natomiast musimy zaczekać krótko... na moment, w którym Donald Tusk zostanie premierem. Ale nie będziecie wyłączać światła, prądu w TVP w, w tych pierwszych 24 godzinach, jak sugerował poseł. Taka, taka propozycja rzeczywiście padła, ale w tej stacji radiowej. <laughs> to Nie ma, nie ma bardzo, takiej mocy wykonawczej. Bardzo innowacyjna, ciekawa, nie powiem ciekawa. Ja jestem z Mysłowic, a w Mysłowicach był prezydent, który wyłączył kiedyś prąd mieszkańcom, no jak radni to. nie zgodzili się na kredyt. Grzegorz Osyra, słynny prezydent Mysłowic. Natomiast, to, nie jest ten, to nie jest ten model, to, to nie, nie jest, jest ten. To to nie nie jest, no powiem szczerze, że znam różne modele z racji tego, że zajmuję się mediami publicznymi. I akurat ta koncepcja jest dość innowacyjna, oryginalna. Rozumiem. Nie powiem, nie głupia, ale. Ale to, to nie tędy. Dobrze. Wodzie królpozł PO jest naszym gościem. Dogrywka w sieci już za sekundę. Dziękuję bardzo. Do usłyszenia, do zobaczenia. Już teraz na żywo dogrywka w sieci. Tylko na radiopiekary.pl. Marcin Zasada, witam ponownie. Wojciech Król, poseł PO, jest naszym gościem po raz drugi. Pana i Państwa witamy. Dzień dobry. Dzień dobry, Więc tak, dobra. prądu nie będziecie wyłączać, to już ustaliliśmy w TVP. No, my nie będziemy włączać ale oczywiście, wie Pan, hipotetycznie może być taki przypadek, że to się stanie. <laughs> nie no, żartuję oczywiście. Żartuję oczywiście. Nie, nie, nie przewidujemy wyłączania prądu. Przewidujemy wyłącznie działania zgodne z prawem. Zgodne z większością parlamentarną, czyli wolą suwerena, i tego typu ścieżka z pewnością będzie przez nas zastosowana. i Pracownicy ZLP napisali list w obronie wolności słowa, która, która patrząc na Wasze zamiary, jest. W mediach publicznych zagrożona. Pański komentarz? Znaczy, wie pan, jeżeli pracownicy, i słusznie pan powiedział, pracownicy telewizji publicznej, a nie dziennikarze, bo tam nie ma dziennikarzy, pracownicy napisali list w obronie wolności mediów. To jest, to jest śmieszne, to jest karykatura. Oni napisali list w obronie swoich stanowisk i swoich kontraktów. No, docierają do nas informacje, że w ostatnich dniach, no, twierdzi, że ma większość. Niemniej zawierane są nowe kontrakty z bardzo wysokimi odprawami, ale i z tym sobie poradzimy, zapewniam wszystkich słuchaczy, że nie pozwolimy na to, żeby drenować publiczne pieniądze jeszcze bardziej, bo wiemy mniej więcej, jakie kontrakty przez tak zwane gwiazdy TVP są zawarte i to są duże pieniądze. To są pieniądze czasami rzędu około 100 tysięcy miesięcznie. To niewątpliwie są pieniądze no, absolutnie no, bardzo wysokie, jak na standardy w naszym kraju. No i to są osoby, które dzięki takim wynagrodzeniom sprzedają swoją twarz, sprzedają swoje nazwisko i niestety codziennie produkują. Kłamstwa, nienawiść, podziały w naszym kraju. Ja proszę, czy to prawda, że pan ma być jednym z tych porządkujących media publiczne? Z, 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 z politycznego ramienia? O tym, kto będzie porządkował media, będzie decydować premier i współkoalicjanci. Niemniej zakładam, że z racji chociażby tego, że no jestem po raz trzeci wybrany w, do parlamentu, pracuję w Komisji Kultury i Środków Przekazu. Współpracowałem bardzo mocno z Iwoną Śledzińską, Katrasińską, która zajmowała się mediami. Media zawsze były mi bliskie z racji mojego wykształcenia tak. i, i pracy, więc na pewno w jakiejś formie tak. Chociażby z... Jak ma wyglądać ten porządek w takim razie? Nowy porządek. Nowy porządek. Nowy porządek to tak naprawdę przywrócenie trochę normalności. Oczywiście nie ma powrotu do tego, co było. Przed 2015 rokiem, ale też nie będzie powrotu do tego, co przed 2023 rokiem. Dlatego, że. To znaczy, no, że TVP Info przestanie istnieć? Kiedyś zebraliście 100 tysięcy podpisów. Tak, Kiedy zebraliśmy ja i ja nawet należałem do tych osób, które wówczas podczas tej debaty brały udział i mówiłem coś takiego, że TVP to rak, a raka trzeba wyciąć. I w, w dzisiejszym kształcie, tak jak funkcjonuje telewizja publiczna, TVP Info, należy taki model zlikwidować. Znaczy tutaj nie ma możliwości, żeby coś naprawić. Tam się nie da naprawić, trzeba to po prostu czyli, stworzyć, czyli stworzyć, stworzyć na nowo. Zamian? Jakby trochę w ten sposób, bo jakby osobiście uważam, że Kanał informacyjny, który dociera do wszystkich, powinien być. Natomiast no, nie może być tak, że partia polityczna ma absolutny wpływ na obsadzanie stanowisk, na kreowanie e, treści. To po kolei. Oczywiście A, nie da się pa, też też tak Chodzi tylko o zmianę nazwy rozumiem, w tej sytuacji, tak? Tak samo podobno jak w wiadomości TVP. Nie, 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 nie. Chodzi, chodzi o to, że, że musimy zapomnieć o tym, że w, telewizja w takiej formule ma rację bytu. Rozumiem, ale to kanał informacyjny będzie istniał pod innym kanał szyldem. Kanał informacyjny ma obowiązek istnieć, nie powiem, czy pod zmienionym szyldem, bo tu nie chodzi o zmianę nazwy, bo to bardziej takie, może głębokie porównanie, ale chodzi o to, że twór, który dzisiaj funkcjonuje, w tym modelu przestanie funkcjonować. Nie będzie tam pracowników na kontraktach, będą tam dziennikarze. Którzy będą mieli prawo do realizowania swojej misji, prosie, będą nie. dziennikarze, których nie można będzie zwolnić, dlatego że nie spodobało się pytanie panu premierowi Glińskiemu czy innemu kto go zastąpi. Znaczy trzeba zapomnieć o tym? Modelu. Ja wiem, że to jest trudne do wyobrażenia i to się nie stanie z dnia na dzień, że zmienimy myślenie o funkcjonowaniu mediów publicznych w Polsce, ale musimy pójść w stronę może takiego modelu jak właśnie BBC to nie będzie łatwe, żeby stworzyć media, do którego wszyscy mają zaufanie, do którego każdy ma dostęp. Media to, to obywatelskie, wspaniały... każdy obywatel, każdy ma prawo do wyrażenia swojego Rozumiem. zdania. Oczywiście, jeśli ma coś mądrego do powiedzenia, Panie tak? Że wspaniała wizja. W jaki sposób wy chcecie zagwarantować, w jaki sposób pan sobie wyobraża gwarancję e, niezależności mediów publicznych, e, niezależności od pokus polityków, oczywiście że ci, tak, tych, którzy ale będą pan, rządzić my o tym państwem, w którym media publiczne są własnością Oczywiście, e, są własnością publiczną, to nie znaczy, że własnością partii politycznej, czy większości parlamentarnej. No, my zapomnieliśmy o tym, że media publiczne to media obywatelskie, media... W porządku, ale w, na w, to sposób się składamy. w jaki sposób chęci? O, o, oczywiście, tak natomiast o, o tym też rozmawialiśmy w Sejmie, spotykaliśmy się ze środowiskami ludzi kultury, nauki, i jestem w stanie sobie ja nie mówię że tak będzie dzisiaj tak ja hipotetycznie mówię o tym o czym rozmawialiśmy w parlamencie kiedy spotykaliśmy się rozmawialiśmy o mediach publicznych wyobrażam sobie że nadzór nad mediami publicznymi mają na przykład środowiska akademickie środowiska ludzi kultury media w tym modelu w którym funkcjonują one przestaną funkcjonować będzie misja będzie Wolność słowa, będzie promocja polskiej kultury, polskiego sportu, będzie przestrzeń do debaty, a nie przestrzeń do bicia przeciwników politycznych. Rada mediów narodowych, Natomiast, na przykład, przestanie składać się z polityków? Ale wie pan, ja akurat model zarządzania dzisiaj, mediami publicznymi będzie diametralnie inny. Dzisiaj trudno jest przeforsować Totalną zmianę w mediach publicznych, która będzie mieć swój numer druku i przybierze formę ustawy. Wymaga to oczywiście na tym etapie przynajmniej konsultacji z prezydentem, bo będzie potrzebny na końcu jego podpis. Ale będziemy mieć czas na to, żeby przygotować taką ustawę, i tak jestem w stanie sobie wyobrazić, że Rada Mediów to. To nie jest tak, że tam politycy nie, nie, kompletnie nie, nie, nie powinni być obecni. Mogą być, ale nie mogą mieć większości. Nie może być tak, że politycy decydują o kształcie mediów publicznych. Politycy mają zdecydować o kształcie ustawy, która zapewni funkcjonowanie mediów publicznych, zapewni im finansowanie. Natomiast e, sam nadzór metryczny, e, sam, e, samo kształtowanie tego, jak telewizja publiczna funkcjonuje, Jestem w stanie sobie wyobrazić, że decyduje o tym Rada, która składa się z, z, z przedstawicieli uniwersytetów, które kształcą dziennikarzy, e, że są to środowiska, ludzi, kultury. To ja może być 2,5 miliarda złotych szerokie grono. To jest, to jest <laughs> kwota oczywiście na media publiczne, z budżetu państwa, która wzbudzała wątpliwości. I dalej wzbudza. Mamy ze sobą szereg innych dyskusji na temat tego, w jaki sposób media publiczne finansować. Abonament, nie bo abon Okej, okay. dzisiaj, jak pan sobie to wyobraża? Czy nie wyobrażam sobie, że media publiczne kosztują obywateli 3 miliardy z budżetu państwa? Nie wyobrażam sobie, że jednocześnie jest obowiązek płacenia abonamentu i jeszcze dodatkowo jest całkiem spory budżet reklamowy. W dużej mierze jest to budżet reklamowy spółek Skarbu Państwa, czyli po raz trzeci pieniędzy publicznych, bo tam e, pokaźne sumy na budżety reklamowe przekazywane są przez Orlen, przez PZU, przez inne spółki Skarbu Państwa, które mniej lub więcej Trzeba mówią coś naszym obywatelom. Bo Natomiast, oczywiście, jakby ja uważam, że media publiczne. Pod warunkiem, że realizują misję publiczną, też w jakimś stopniu mogą być finansowane z, z pieniędzy publicznych. Bo są to wówczas no, media publiczne, więc no, jakby mamy wspólny budżet obywateli, czyli budżet z podatków. Podobny model, ale mniej taniej, ale też rozmawialiśmy z właścicielami stacji komercyjnych, którzy zaproponowali, że są w stanie przekazywać jakiś część swoich budżetów na media publiczne, pod warunkiem, że media publiczne nie będą stanowić dla nich konkurencji, konkurencji jeśli chodzi o sięganie po pieniądze z, z tak zwanych budżetów reklamowych. Więc jeżeli, telewizja publiczna bez reklam, jeżeli, tak? Tak, znaczy ja bym chciał, żeby telewizja publiczna była bez reklam. Wie pan, jeżeli ja mam pięcioletnie dziecko i no, chcę włączyć mu kanał TVP ABC, to dlaczego, jeżeli płacimy 3 miliardy z budżetu, płacimy na reklamy z, przez spółki Skarbu Państwa, płacimy abonament, moje dziecko, pięcioletnie, oglądając bajkę, mają przerywaną dwukrotnie, żeby obejrzeć reklamę proszku do prania, e, ubezpieczenia, e, już nie mówiąc o innych produktach. Jakby nie rozumiem, dlaczego dzieciom puszczamy reklamy, jeżeli finansujemy to z naszych kieszeni. Znaczy, trzeba zapomnieć o takim modelu. Znaczy, nie może być tak, że telewizja publiczna to jest jeden wielki blok reklamowy. My nie możemy tutaj konkurować z stacjami komercyjnymi. My mamy skupić się na misji publicznej. Nie na tym, żeby być pierwsi we wszystkich rankingach, bo nie musimy być Pierwsi, nie musimy wszystkich wyprzedzać. My mamy przedstawiać produkt najwyższej jakości. Bo Panie tego są patrząc, tak funkcjonują patrząc, prawdziwe media publiczne. Patrząc na to, jak to wygląda, gdzie jesteście dzisiaj znaczy jesteście, a może będziecie 13 listopada. Porządek w mediach, w TVP, zwłaszcza 24 godziny po przejęciu władzy, to jest to wymaga również, jak rozumiem, pewnych niestandardowych posunięć. Chodzi o unieważnienie uchwały składu Rady Mediów Narodowych, która która dzisiaj gwarantuje TVP, powiedzmy, polityczny parasol? Nie jest to właściwe miejsce, żeby, żeby przedstawić, jak ten model będzie funkcjonował. Nie jest, to, nie jest to czarna magia. też. To, 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 to nie to jest to czarna magia. Które... Ja, ja mówię w ten sposób, że są ja omawiane w mediach również. Biorąc udział w jakichś przygotowaniach do, do tego momentu, no Ameryki nie odkrywam. Niemniej, diabeł tkwi w szczegółach i pytanie, jak te szczegóły oczywiście będą wyglądać, na pewno... Nie, nie jest to jedyne rozwiązanie, które będzie zastosowane. Jak rozumiem, każdy z tych tym, rozwiązań... Mogę powiedzieć, że te rozwiązania będą y, łączne, będą sobą współpracować, będą się uzupełniać. Każde z tych rozwiązań, kończąc wątek mediów publicznych, jeszcze chciałem zapytać pana o coś innego, każde z tych rozwiązań będzie nasuwać skojarzenia z tym, co Prawo i Sprawiedliwość w 2015, czyli 8 lat temu, robiło na przykład z sędziami Trybunału Konstytucyjnego. To wtedy budziło wątpliwości natury konstytucyjnej, w jaki sposób wy wytłumaczycie dzisiaj, że to, czemu, przeciwko czemu protestowaliście 8 lat temu, dzisiaj jest uzasadnione? Bardzo prosto. Hipotetycznie, oczywiście, gdybyśmy mówili o Radzie Mediów Narodowych, warto przypomnieć sobie orzeczenie Trybunału Konstytucyjnego wskazujące na niekonstytucyjność tych zapisów. Prawo i sprawiedliwość wówczas zbagatelizowało organ konstytucyjny. Jeżeli stworzyło narzędzia, to musi wziąć odpowiedzialność za to, że te narzędzia zostaną mówiąc brutalnie wykorzystane przeciwko, przeciwko nim. Ja nawet jedno z takich pierwszych wystąpień w Sejmie wówczas w 2015-16 roku popełniłem, mówiąc właśnie, że tworzycie niebezpieczne narzędzia, które kiedyś będą użyte przeciwko wam. Yy, telewizja publiczna i to jest bezpieczeństwo państwa, interes państwa, nie może być w rękach ludzi niebezpiecznych. Yy, obietnice Donalda PO Donalda Tuska dla Śląska. Gotowy? Pan poseł? Yy, proszę. Ministerstwo, Jedziemy. Ministerstwo Przemysłu. Ministerstwo Przemysłu będzie. Będzie. Będzie Ministerstwo Przemysłu. Czym będzie się zajmować? Tylko górnictwem i transformacją? Yy, nie jestem w stanie odpowiedzieć panu, czy będzie zajmować się wyłącznie transformacją, yy, bo jest to przedmiotem rozmów Koalicyjnych rozmów, liderów. Te rozmowy odbywają się za zamkniętymi drzwiami, bo tam dogrywane są szczegóły. Zadbaliśmy o to, żeby informacje nie wypływały na zewnątrz, więc dzisiaj wszystko, co powiemy, będzie tylko i wyłącznie hipotetyczne. Ja mogę zapewnić, że ministerstwo będzie na Śląsku, tak zwane Ministerstwo Przemysłu, tak. będzie zajmować się oczywiście w dużej mierze albo przede wszystkim energetyką górnictwem, ale my też chcemy, żeby Śląsk rozwijał się w oparciu o nowoczesne technologie, nowoczesną energetykę. To nie może być tylko zarządzanie kopalniami przewidzianymi do likwidacji, no wiem, prawda? Przemysł to też samochodowy, włókien, to, 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 chemiczny. Przemysł to, to, to izera, która nie powstała. Tak? A powstanie? Nie jestem w stanie odpowiedzieć na to pytanie. S -s -s musiałbym powiedzieć, że no, spółka powstała, co prawda, i las został już poświęcony na ten projekt. Pytanie, czy taki projekt jest ekonomicznie uzasadniony, czy nie był tylko po prostu wyłącznie Z ostatnich pomysłem Matusza Chiń, Mrawieckiego na potrzeby telewizji publicznej. Chińczycy, którzy. <laughs> yy, no. Delikatnie mówiąc, mieli być najpoważniejszym partnerem technologicznym w rozwoju tego samochodu. Dzisiaj są trochę mm, zdezorientowani, tak, to, to nieoficjalne doniesienia, bo, bo trwa to bardzo długo. Więc, e, ja dzisiaj, myślę, 10, że nie tylko oni są zdezorientowani. 10 miliardów złotych na rewitalizację, świetny pomysł, gdzie podpisać? Donald Tusk w Bytomiu, jakoś wiosną tego roku. Gdzie podpisać? Co podpisać? No, gdzie podpisać? Gdzie podpisać? Gdzie te pieniądze? Gdzie te, Panie pieniądze? Kiedy? Gdzie te pieniądze? No ale to jeszcze nie ma, jeszcze Donald Tusk nie jest premierem, więc musimy uzbroić się w cierpliwość. Na pewno nie będzie tak, że wszystko stanie się jednego dnia i na pewno trzeba będzie wykazać się cierpliwością. Aczkolwiek mamy też ileś, to tych punktów nie jest mało na pierwsze 100 dni. Donald Tusk jest zdeterminowany, żeby wszystkie konkrety zrealizować. To jest. Pieniądze rewitalizacja. Tak, pieniądze re 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 rewitalizacja i w naszej. Cłowicy pan miastach. liczył kiedyś sprawdzał, ile jest y, kamienic do y, wymontowania udostępnienia Powiem panu kiedyś była próba policzenia tego. E, <kluzny> ja nie jestem teraz na pewno zupełnie na, na bieżąco. Nie wiem, czy taka, takie dane są gdzieś dostępne. Niemniej to jest y, zatrważająca liczba. Y, jak bardzo zmniejszyłaby się kolejka, tak sobie wyobrażam. Osób oczekujących na mieszkanie, bo tych osób jest dużo, również w Mysłowicach, nie tylko w Mysłowicach, bo Mysłowice tutaj nie, nie odróżniają się od innych miast. Jak drastycznie zmieniłaby się kolejka, gdyby były pieniądze dla samorządu na to, żeby takie pustostany wyremontować i po prostu zasiedlić, zamieszkać? Co będzie z CPK i koleją, która, zwłaszcza koleją, która poprowadzona tak, jak widzieliśmy na ostatnich. Najaktualniejszych planach kroi część śląskich miast. Donald Tusk mówił, że to, to jest trudny projekt, i będziemy musieli przeanalizować nie tylko zasadność realizacji tej inwestycji, ale również jeżeli taka, ta inwestycja miała być realizowana, no to należałoby przeanalizować. Czy koniecznie według tej wyznaczonej trasy ona powinna przebiegać, bo poszkodowanych jest wówczas bardzo wielu. Pytanie też jest o to, bo często no, nie jest tak, że ktoś mówi nie, nie jestem w stanie się zgodzić, bo, bo, bo nie, tylko to też jest kwestia tego, w jaki sposób państwo potraktuje swoich obywateli, bo jeżeli e, znam takie przypadki, czyjś dom, w którym ktoś mieszka, wyceniony jest na 400 tysięcy złotych i ma działkę, ma dom, jest ten dom no, urządzony i państwo tak, twierdzi, że oszacowało wartość na 400 tysięcy złotych, to życzę powodzenia, żeby ktoś kupił sobie działkę i wybudował dom i wykończył go za 400 tysięcy złotych. Był na z protestów przeciwko kolei do CPK na terenie również pańskiego okręgu wyborczego? Na no, terenie mojego okręgu wyborczego to nie jest jakiś też bardzo, bardzo duży problem. Ja w protesty, skali... w były protesty w Katowicach. Protesty były protesty w Katowicach przede wszystkim, natomiast ja w protestach na terenie okręgu nie uczestniczyłem. Miałem takie spotkanie w Warszawie, kiedy był, kiedy był protest. To pytanie z pańskiego okręgu wyborczego. Jeszcze na koniec. Wilhelm Szewczyk, Plat Szewczyka, przemianowany w trakcie. Dekomunizacji przez wojewodę na plac Lecha Marii Kaczyńskich? No, dla mnie jest to nadal plac Czy szewczyk Szewczyka. Szewczyk wróci na, na, na. Ja myślę, że Szewczyk nigdzie się stamtąd nie, nie, nie wybrał. To, Nominalnie. Woj, Dojdzie wojewoda. z powrotem do, do, do zmiany. Jestem przekonany, że, że tak będzie. Będzie no. to plac Szewczyka. Nie może być tak, że wojewoda. Czy minister w Warszawie będą decydować, jaka ma być i, i, i z tym trzeba po prostu skończyć? No nie może być tak, że minister w Warszawie wie lepiej, jaką nazwę ma nosić skwer, ulica w, w mieście oddalonym o kilkaset kilometrów. To nie, no wojewoda panie pośle to. to ale od tego jest samo. Nie czarujmy. Wojewoda Śląski, Jarosław Wieczory, Gliwice, od Katowic, mimo wszystko to jest Ale decyzja. Ze 30 km. Ale wojewoda realizuje ustawę która została tam napisana według pomysłu i wizji tych osób, które zasiadają w, w Sejmie i w rządzie. Jestem absolutnie przeciwny temu, żeby samorządom i mieszkańcom decydować, jak mają nazywać swoje ulice. To jest totalny absurd, to jest głupie. Wojciech król, poseł Platformy Obywatelskiej, był dziś z nami. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Miłego do, do zobaczenia i do usłyszenia.